Film Bliżej Boga powstał dzięki hojnemu wsparciu darczyńców PCH24TV i członków Klubu Przyjaciół PCH24.pl. Jeżeli razem z nami chcesz opowiadać o prawdzie, dobru i pięknie, dołącz do tego grona. Link znajdziesz w opisie. Ojcowie jezuici z Piotrkowa Trybunalskiego w trosce o komfort spowiadających się wiernych zamontowali w kościele dźwiękoszczelny konfesjonał. Na razie jestem mega zadowolona. Jeszcze raz przypominam tym wszystkim, którzy nie włączali wczoraj telefonów z telewizorów. Zgromadzili się przeciwnicy władz, żeby pokazać czerwoną kartkę rządzącym. Kiedy włączamy telewizor, naszym oczom ukazuje się wykreowany świat. Świat, który chce, żebyśmy wierzyli, że jest jedynym prawdziwie istniejącym. W programach informacyjnych, hollywoodzkich filmach, kasowych serialach, ale też w programach śniadaniowych czy rozrywkowych mówi się wyłącznie o pieniądzach, zabawie, wygodach, sukcesie, karierze czy też fizycznej atrakcyjności. Tamten świat ma tyle wspólnego z prawdą, co światło reflektorów ze światłem słońca, które właśnie się pokazało. Tymczasem istnieje jeszcze inny świat. Istnieją resztki cywilizacji budowanej przez naszych przodków. Widzimy to w tak wielu znakach na naszej pięknej polskiej ziemi. Widzimy, że świat prawdy, dobra i piękna przetrwał dzięki ludziom wierzącym. Oni wciąż gromadzą się pod przydrożnymi kapliczkami, świątkami, krzyżami, nie tylko w świątyniach. Gromadzą się po to, żeby oddawać cześć Panu nieba i ziemi, jak najbliżej tego, co On stworzył. W wielu miejscach naszej ojczyzny wciąż niestrudzenie trwają ludzie, którzy pragną gromadzić się na modlitwie częściej niż tylko raz w tygodniu. Ludzie, dla których wiara przodków pozostaje ważna. Przecież nie byłoby Polski bez krzyża. Przecież Polska powstała na chrześcijaństwie. To od żyjących dziś pokoleń zależy, czy przetrwa, czy też ulegnie złudnej nowoczesności. To od was. Od nas, drodzy Państwo, zależy.
czy resztki cywilizacji chrześcijańskiej przetrwają.